Dzień dobry, kolejny dzień, ale śniadanie zostaje takie samo. Śniadanko się nie zmieniło, czyli 5 gramów płatków ryżowych, 7 gramów czekolady gorzkiej, miarka odżywki białkowej, u mnie Dunkin' Mocha Latte Thematize, 4 kromki chleba tostowego, po jednym plastrze seroproteinowego, 100 gramów jajc z kurczaka, zasmażone pieczarki z cebulą, Jezus, jak się to nazywa, ketchup i musztarda. I to zostaje niezmienne, 80 węgli, 50 białka, 5 tłuszczy. Natomiast wszystkie kolejne posiłki, znaczy wszystkie kolejne, nie wszystkie kolejne, przedtreningowe, potreningowe się nie zmienia, dwa kolejne się zmieniają i kolacja się nie zmienia. Postaram się Wam to dzisiaj nagrać, nie obiecuję, że to się uda, bo dzisiaj jest niedziela, a w niedzielę staram się ogarnąć sobie trochę spraw swoich własnych, odpocząć, takie tam, wiecie o co chodzi. Także tego. Dobra, zaczynamy ten dzień, lecimy. Dobra, czekajcie, dobra. Posiłek przedtreningowy, 100 g ryżu, 100 g banana, 250 g piersi z indyka, 20 g masła migdałowego. No i to w zasadzie tyle. Zbieram się na trening zaraz. Klateczka, bareczki i triceps przede mną. I jeszcze 25 minut cardio. Dzień dobry, witam Was w kolejnym voiceoverze. Ponownie z treningu klatki, trening weekendowy, także spokojny. Trening, powiem Wam szczerze, że odczuciowo słaby, w sensie czułem się tak, jakbym był mega blisko już załodów względem płaskości. Bardzo słabe czucie mięśniowe miałem. Natomiast trening poszedł bardzo, bardzo przyzwoicie. Byłem mega zadowolony znowu z kwestii tego barku, ponieważ z nim nie mam już w zasadzie żadnych problemów na razie. Oczywiście nie poddaję go żadnym ekstremalnym próbom, ale staram się po prostu powolutku do przodu cały czas to wszystko pchać. Tak, żeby nie było żadnych takich problemów większych, no bo teraz ponownie doprowadzić się do jakichś tam większych boli czy problemów z tym barkiem byłoby głupio, ale myślę, że stosownie też powolutku tą intensywność treningową będę podnosił. Staram się oczywiście nadal korzystać z bardzo wielu takich rzeczy jak wstępne zmęczenie, jak widzicie tutaj. Rozpoczynam oczywiście rampą, dochodzę do serii upadkowej, następnie robię drop set i takich serii robię dwie. Oczywiście w pierwszej serii bez dropsetu, drugiej serii z dropsetem, tak żeby zanim pójdę na wyciskanie na zwolnicy Smitha, ta klatka była już, że tak powiem, lekko podmęczona. No i zaktywowana przede wszystkim, bo też to czucie mięśniowe to jest coś, nad czym będę progresywnie starał się pracować cały czas, nie tylko przez okres przygotowań, ale również w okresie masowym następnym, dlatego że wciąż nadal klatka jest moim priorytetem treningowym i jeszcze pewnie przez długie, długie lata będzie. No i powiem Wam szczerze, że powolutku to ta forma zaczyna się wyostrzać, coraz lepiej zaczyna to wszystko wyglądać, także i takie mentalne zacięcie jest znacznie, znacznie większe, czy to pod względem treningowym, czy to pod względem cardio, czy to pod względem kwestii pozowania, bo wiadomo jak to jest z tym pozowaniem w okresie masowym, zazwyczaj się nie chce, natomiast jak się jest już coraz bliżej tego kresu startowego, ta sylwetka się też coraz bardziej wyostrza, coraz lepiej to widać, jak to wszystko wygląda, to też coraz bardziej się chce pozować, więc to jest na pewno duży plus. Oczywiście ja zachęcam do tego, żeby zaczynać z pozowaniem znacznie, znacznie wcześniej, bo problem pojawia się wtedy, kiedy my nadal nie potrafimy pozować, ale jesteśmy już tak zmęczeni, że się nam już nie chce zaczynać uczyć pozować. Więc fajnie by było wejść w ten moment, w którym jest to największe zmęczenie, wtedy, kiedy już potrafimy pozować i tylko szlifujemy to pozowanie. Jak widzicie, dzisiaj delikatnie pozmieniałem, bo już powolutku mogę robić trochę więcej rzeczy, zatem podjąłem się próby zrobienia wyciskania na hammerze, na płaskiej, także bardzo fajnie to weszło. Ciężary może nie jakieś ekstremalne, ale już na tym momencie treningu, gdzie ta klatka jest mocno zmęczona, to dużych ciężarów naprawdę nie potrzebuję. Tam nie udało mi się oczywiście nagrać bodajże jednego ćwiczenia, ponieważ po tym robiłem jeszcze rozpiętki na bramie z góry, natomiast robiłem je oczywiście w serii takiej łączonej, czyli z dołu low to high fly i z góry normalne klasyczne
rozpiętki. Natomiast akurat tak się składało, że zamieniałem się z dwoma osobami na bramie, więc układ stawiania tego telefonu jeszcze i tak dalej, to byłoby zbyt problematyczne pewnie dla nich, bardziej niż dla mnie. Zatem tego nie robiłem, ale musicie mi zaufać, że zrobiłem. Także tutaj jest jeden element brakujący. Przeszedłem później od razu na wznosy na barkach. Ostatnio bardzo, bardzo lubię tą maszynę, choć tak naprawdę zawsze wolę wybrać sobie linki wyciągu dolnego. Może już niebawem będę mógł wrócić do normalnych robienia krucyfiksów, bo jest to chyba moje ulubione ćwiczenie. Natomiast krucyfiksy to jest też ćwiczenie takie, które przede wszystkim zezwala na użycie dość dużego ciężaru, a na ten moment używanie ogromnych ciężarów nie jest mi konieczne. Zwłaszcza, że zawsze jak jestem na krucyfiksach, to mam taką dobrą płaszczyznę do pracy, że aż kusi, żeby dorzucić. I to czasem, a nawet pewnie często jest zgubne. Zatem gdzieś tam staram się racjonalnie podchodzić do doboru ćwiczeń. Jak widzicie, u mnie trening cały czas jest w zasadzie niezmienny. On oczywiście oscyluje, tam ćwiczenia się czasem zmieniają ze względu na to, że nie zawsze na siłowni jest po prostu możliwość wykonania tego, co w danym momencie w planie treningowym jest, a czekanie też nie wiadomo jak długi czas, bo czasem naprawdę niektóre ćwiczenia są okupowane przez bardzo długi czas, tylko po to, żeby zrobić to konkretne ćwiczenie, jeżeli możemy zmienić na dokładnie ten sam ruch, tylko że po prostu w wolnym wariancie wykonania danego ćwiczenia, to ja po prostu idę w kierunku zmiany. Zależy mi na tym też, żeby te treningi miały intensywny charakter, nie tylko pod względem intensywności treningowej per se, ale też takiej intensywności na zasadzie, żeby nie stygnąć między seriami, tylko cały czas między seriami chodzę, śmigam i generalnie staram się nie zatrzymywać, tak żeby jak najwięcej też aktywności w trakcie tego treningu zrobić, nie tylko poza salą treningową. Na koniec jeszcze zrobiłem dwa ćwiczenia, w zasadzie trzy ćwiczenia na triceps. Były to ściąganie takie skrzyżne z góry. Nie wiem teraz jak to nazwać, mniejsze o to. Natomiast to następnie zrobiłem takie pushdowny, tylko że na maszynie, a następnie zrobiłem jednorącz z zagłowy prosty handelką, czyli mój klasyczny zestaw ostatnio. Natomiast no, nie udało się to nagrać, bo już po prostu na tym momencie treningu, jak są łapy, to zazwyczaj już sporo osób jest na treningu. Ciężko jest poustawiać tak kamerę, żeby nikogo nie złapać, więc z czystej po prostu kiepskości możliwości dojścia do ustawienia odpowiedniej kamery, a że też Sylwii nie było i nie miał mi kto nagrać, to po prostu już nie kombinowałem, bo nawet gdyby się udało nagrać, to pewnie nagranie byłoby takie, że niewiele byście zobaczyli. No więc to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o mój trening dzisiejszy. Na koniec oczywiście weszły jeszcze brzuch i weszło jeszcze cardio, bo ostatnio, jak wiecie, dzielę cardio na rano i po treningu, głównie ze względu na kwestie wygody. Dobrze, dzień dobry ponownie. Nie nagrywałem wam nic po treningu, bo byłem po treningu, no i generalnie tak mi zeszło. Wróciłem do domu, szybko się ukąpałem, chciałem jak najszybciej zjeść. No i tak, wiadomo jak to z tym dniem. Wszystko szybciutko, szybciutko, czas ucieka. No i tak mi zleciało, że mamy wieczór i jadę po Sylwię, bo jest u rodziców, jak co któryś weekend zresztą. Więc pomyślałem, że wkleję wam tutaj motyw sama. Dawno nie było, nie? Dawno nie było czegoś takiego nowego, czy nowego. To już to nie jest nowy format, to jest stary format, ale dawno go nie było. Mam wrażenie, że ostatni raz nagrywałem coś z takich samochodu, jak jechałem i gadałem, jak było jeszcze ciepło, czyli były, nie wiem, to były jakieś tam letnie dni, czyli bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. No i znowu zaczyna się wiosna, robi się ciepło, więc spoko. Fajnie, fajnie. Powiem wam, że 7 tygodni jest do zawodów. Jestem mega podekscytowany. W głowie już mam cały czas tylko myśli związane ze startem. Rozkminianie, pozowanie i tak dalej, więc fajnie, bo trochę mi tego stanu brakowało. Oczywiście no jeszcze tak naprawdę trochę czasu jest, no bo tak się to wydaje, że 7 tygodni. Niby to jest mało, ale jednak jakby nie patrzeć, to jest prawie 2 miesiące,
więc jeszcze trochę musi się w tej klepsydrze piasku przesypać, zanim na tą scenę wyjdę, co nie oznacza, że nie warto już zaczynać żyć, że tak powiem, tym startem, bo w innym wypadku myślę, że ciężko jest się przygotować na 100% i to jest też taka rzecz, która no jest istotna, nie? Jakby wszyscy o tym balansie mówią na każdej płaszczyźnie życia, ale trochę prawda jest taka, że jak ktoś próbuje mieć balans, robiąc coś, co jest związane z jego celem nadrzędnym, no to ciężko jest mieć nadrzędny cel i jednocześnie balans, bo to takie trochę mi się wydaje, że są trochę terminy przeciwstawne, bo jak mamy balans, to wszystko staramy się mieć na tym samym poziomie, a jak mamy cel nadrzędny, no to on powinien stać ponad wszystkimi innymi celami, więc jak można mieć balans i jednocześnie nadrzędny cel? Chyba się nie da. Ja to przynajmniej tak widzę i zawsze to tak widziałem, stąd też zawsze wydaje mi się, że te prepy były takie pochłaniające nie tylko fizycznie, ale też psychicznie, no bo jednak, tak jak mówię, no całe wasze życie oscyluje wokół tego prepu, prepu czy prepa, prep oczywiście, powtarzam, przygotowania do zawodów inaczej, mówiąc tak trochę się z angielszczyzny, nie wiem, jakie słowo jest, ale ten polski język, że już czasem się zapominam. Widziałem, że tam dużo komentarzy dawaliście, co to jest ten prep, więc tłumaczę, to są przygotowania oczywiście do zawodów. No i co? Jutro jest rest day, więc to jest chyba najgorszy z możliwych dni w okresie przygotowań do zawodów. Z jednej strony bliżej zawodów to jest czasem zbawienny dzień, bo sobie można odpocząć, a człowiek zaczyna być zawsze bliżej i bliżej zawodów to coraz bardziej zmęczony. Z drugiej jednak strony, no, oznacza to dużo niższe jedzenie i oznacza to też, że no, nie ma za bardzo co czasem robić, w sensie zagospodarować ten czas, te 3 godziny, czy tam 3,5 godziny, które ucieka na czas treningu, no bo trening oczywiście mi nie zajmuje 3 godziny, ale zanim się zbiorę na ten trening, zanim tam dojdę, no to już te 30-40 minut mi ucieka, zanim się ogarnę, zacznę trening, no to na treningu mi schodzi z 1,5 godziny, później jeszcze cardio, to jest 0,5 godziny, zanim się zbiorę, później do domu kolejne i tak dalej, to znowu ucieka te 30-40 minut, no i tak się robi tego czasu trochę, a jak się jest w okresie deficytu kalorycznego i głodu motorycznego, to każdy czas, który można gdzieś spożytkować, każdy pewnie kto był na jakiejś takiej mocniejszej redukcji, to wie, że jest zbawienny, a jak takiego momentu nie ma, że tą głowę można gdzieś wsadzić i ten czas stracić, że tak powiem, w ciągu dnia, no to czasem bywa ciężko. Ale cóż zrobić, przynajmniej jutro będą burgery, bo burgery nadal jeszcze u mnie są, tak samo jak płatki po treningu. Ja te płatki to w zasadzie wrzuciłem głównie dlatego, żeby zmniejszyć objętość posiłków, ale powoli już zaczynam się robić głodny, więc będę wracał po prostu pewnie do klejku potreningowo. Póki co ryż, banan, masło migdałowe, to jest najlżejszy posiłek przed treningiem i tego się trzymam, na razie nie zmieniam. Staram się w ogóle jeść teraz bardzo, bardzo prosto. W ogóle całkowicie wyeliminowałem słodziki. Nie oczywiście ze względu na to, że jakoś uważam, że słodziki są złe czy coś takiego, tylko po prostu, żeby wyeliminować ewentualnie potencjalne jakieś takie powody, dla których może mi być niedobrze, bo cały czas mi bywa niedobrze. I ten apetyt też bywa, że mam słaby i tak sobie pomyślałem, że nie są mi te słodziki potrzebne. Ja tych słodzików oczywiście dużo nie jem, no tam wiem, że widzicie zawsze te 10 tabletek tego słodzika do śniadania, ale tak naprawdę to jest tyle mojego słodzika na cały dzień, przynajmniej było. Teraz tego słodzika nie ma wcale. W ogóle nie czuję różnicy żadnej, czy ten słodzik jest, czy nie ma. Po prostu jakoś tak dawałem go z przyzwyczajenia bardziej niż z potrzeby. Jakoś tak już po latach z jedzenia tego wszystkiego coraz mniej smaków mi jest potrzebne, mam wrażenie. Wiadomo, że ja lubię sobie coś czasem zjeść, nie zrozumcie mnie źle. Bardzo lubię, nie wiem, nawet dodanie głupich pieczarek do tych tostów porannych robi ogromną robotę i zmienia wszystko o 180 stopni, ale nie
mam jakichś takich zajawki, żeby robić tak, jak kiedyś robiłem, nie? Jeszcze w czasach, pamiętam, dawnych, jak się szykowałem, wydawałem nieraz 1000 zł miesięcznie na sosy zero, bo potrafiłem jeść jeden, czasem półtora sosu zero dziennie, bo wszystko musiało być super intensywnie, mega mocny smak, słodzików jadłem pewnie z 1500 tygodniowo i tak dalej. No ale to były takie czasy, że człowiek po prostu ratował się bardziej czym trzeba. Teraz jakoś tak nie mam potrzeby się ratowania, no po prostu jakoś mam poukładane tak w głowie, że no jestem głodny, no i tyle. No i co by to zmieniło, że zjem sobie ten słodzik, czy ten sos zero, czy cokolwiek innego. Jakby to nic nie wnosi tak naprawdę do tematu. Jeżeli ewentualnie was zatka na chwilę, to jest też chwila dosłownie. Lepiej się napić troszkę więcej wody przed zjedzeniem jakiegoś posiłku i to zrobi lepszą zdecydowanie robotę, wydaje mi się. Także tak, no prosto u mnie, dzień po dniu ucieka, trzymamy się jasno ustalonego schematu i to w zasadzie tyle. Będę was informował oczywiście na bieżąco, codziennie, jak ostatnio cały czas od, nie wiem ile już, prawie pewnie roku. Także zbliżamy się do roku, robimy inauguracyjny odcinek roczny niebawem, o ile nie prześpię tego momentu, kiedy był rok, a pewnie prześpię. Dzięki wielkie za dotarcie do tego momentu. Zachęcam oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania i szerowania kanału dalej. Bardzo będę wdzięczny za wsparcie mojego kanału i mojej twórczości za pomocą używania mojego kodu Olszewski na stronie Propeptydy oraz na gymshop.pl. No i pewnie widzimy się jutro o godzinie 18, jeżeli odpalicie jutro odcinek, bo ja dodam na pewno. Do zobaczenia.